Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. W pewnym mieście grasował straszny smok. Mieszczanie nie mogli wytrzymać, więc udali się po pomoc do jednego z trzech rycerzy. Wielki rycerzu, mówią, pomóż nam. Smok porywa dziewice, zabija mężczyzn, pożera dzieci i kobiety. Wielki rycerz na to: dajcie mi miesiąc na ułożenie planu. Mieszczanie na to: co ty człowieku, za miesiąc to smok nas tu wszystkich wytłucze. I poszli do drugiego rycerza. Średni rycerzu, pomóż i powtarzają to wszystko co pierwszemu. Ten chciał się znowu zastanawiać dwa miesiące, więc poszli do trzeciego rycerza. Mały rycerzu, pomóż i powtarzają to wszystko co pierwszemu i drugiemu. Na to mały rycerz łapie za miecz, zakłada zbroję, objucza konia i już jest gotowy do drogi. Pytają więc mieszczanie, jak to czcigodny mały rycerzu, wielki rycerz chciał się zastanawiać miesiąc, średni rycerz dwa miesiące, a ty tak od razu? Na to, mały rycerz, tu się nie ma co zastanawiać. Tu trzeba brać nogi za pas. Z tym, że on nie powiedział nogi za pas, a spierd...